chciałam też zapewnić, że my codziennie też modlimy się za wszystkich darczyńców, za wszystkich też tych, którzy nas wspierają. Raz w miesiącu jest u nas w kaplicy też msza święta w intencji wszystkich, którzy wspomagają dzieło budowy Domu Mocarzy. Bóg zapłać wszystkim i z całego serca dziękuję. Szanowni Państwo, ten wyjątkowy wieczór zbliża się do końca. Chcielibyśmy my również ze swojej strony, bo to nie tylko nasza trójka zaangażowała się przede wszystkim w zorganizowanie tego wieczoru, ale przede wszystkim chciałbym podziękować panu Cezaremu Szymczakowi, czyli dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białym. Pan dyrektor jest. Wielkie brawa. To właśnie on jako pierwszy, kiedy zwróciłem się do niego o pomoc i w zorganizowaniu właśnie zespołów, podmiotów muzycznych, które mogłyby tu wystąpić, on od razu się zgodził. Dziękuję panie Czarku. Już padło to nazwisko, Paweł Gostyński, także prezes zamku. Panie Pawle, dziękujemy za wszystko. Nieodpłatnie, drodzy Państwo, zamek jest spółką, a tutaj takie gorące serce ze strony pana prezesa zamku. Katarzyna Lisicka, Michał Pilichowicz, czyli dyrygent chóru i pani, która prowadzi chór, przepraszam, orkiestrę. Wielkie podziękowania dla nich. Proszę Państwa, proszę o brawa. Panu Andrzejowi, panu Tomaszowi. Dziękuję bardzo. Mieszkańcom Gostynina i okolic. Wam Państwo dziękujemy, że przyjechaliście. Przyszliście, pogoda taka trochę słaba, ale za każdą złotówkę i za każdy uśmiech się. Ja dziękuję bardzo. Przedstawicielom władz, którzy tak tutaj licznie się zjawili, ja chciałbym się powiedzieć, no trochę może symbolicznie, ty nie masz nic, ty nie masz nic, ty nie masz nic, razem zbudujemy Mocarzewo, brawa! A tak na poważnie, to wydaje się, że najbardziej chcemy podziękować siostrom. Ja przez ten rok wielokrotnie spotkałem się z takim ciekawym zdaniem, prawda? Jakie ty masz szczęście, że to u was akurat jest. Ostatnio powiedziała to również pani przewodnicząca jako kolejna osoba. Także rzeczywiście jesteśmy szczęśliwi, że mamy u siebie Mocarzewo. I niech to będzie dla nas dar, ale też i zobowiązanie. Dziękujemy Państwu bardzo. Życzymy miłego wieczoru, a Paweł jeszcze drugą niespodziankę przyszykował. Wszyscy razem.